25 czerwca 1942. A w Paryżu zaczyna się lato. Miasto kąpie się w słońcu i w cieple. Życie, dostosowawszy się mniej lub więcej do obecnych warunków, kwitnie z typowo francuską beztroską. Uśmiecha się do wszystkiego. Polityka polityką, Sebastopol Sebastopolem. Ale cóż to wszystko znaczy wobec tego, że są owoce? Dużo owoców. Cały Paryż jeździ na rowerze. Rower jest ostatnim krzykiem mody. Podupadający przed wojną przemysł rowerowy, rozwój automobilizmu, zmartwychwstał. Wszyscy ci, co mieli niegdyś samochody, kupują rowery, płacąc zawrotne ceny. Bo o nowy rower coraz trudniej. Za rower płaci się pieniędzmi, masłem, jajkami i tytoniem. Ale pomimo to nowych rowerów coraz więcej. Szanująca się elegantka musi mieć rower. To samo z ubraniem. Nigdy Paryż nie był tak elegancki, tak modnie ubrany, jak w tym roku. Wszystkie kobiety mają nowe kostiumy z długimi żakietami. A ponieważ trudno o skórę, więc wszystkie mają wielkie torby skórzane z pasem do przewieszenia przez ramię. Do tego jakieś fantazyjne sandały na drewnianej podeszwie i artystycznie malowane nogi. Niektóre nawet z szwem równiutko ciągniętym. Wśród perfum króluje Chanel Sang i Guerlain. Pracuje spokojnie. Darmowa wypożyczalnia książek w merostwie 12 arrondissement jest zupełnie dobrze zaopatrzona i dostarcza mi strawy duchowej. Nudno. 26 czerwca 1942. Wprost zastanawiające, do jakiego stopnia Niemcy bawią się z Francuzami. Nie krępując się w żadnym z krajów podbitych, do Francuzów wdzięczą się i mistrzą. Idą na kompromisy. Ściskają za gardło, ale przez rękawiczki. Wymuszają, ale proponują coś w zamian. 4 dni temu Laval miał mowę propagującą wyjazd robotników do Niemiec. Do 15 października Niemcy chcą mieć 150 tysięcy specjalistów. I Laval im to obiecał. Obiecał, że do 15 października 150 tysięcy ludzi wyjedzie dobrowolnie do Niemiec. Zaczął od mowy. Dziś odzew ze strony niemieckiej. Militärbefehlshaber wydał edykt, że wobec każdego, kto zaangażuje się do pracy w Niemczech, ustaje ewentualne postępowanie sądowe z tytułu spraw cywilnych lub handlowych. Mogę wystawić weksel na 1 000 000 franków, nie zapłacić go. Mogę wystawić czek bez pokrycia. Mogę. Mogę bardzo wiele. I po podpisaniu kontraktu na pracę w Niemczech, cześć, mogę się już o nic nie troszczyć. Cóż za kokieteria. To rzeczywiście nowa moralność w nowej Europie. I w ogóle l'or nouveau. A propos tego l'or nouveau, krąży niezły dowcip. Dwóch kloszach, takich co stale mieszkają pod Pont de Crenel i utrzymują się z grzebania w śmieciach, stoi nad kilku pudłami śmieci, pubel, czyli pubele, i rozmawia, poszukując wśród odpadków cennych zdobyczy. Jeden pyta się drugiego: te, słuchaj, co to właściwie jest ten l'or nouveau? Długo myślą, ale nie mogą nic wykombinować. Nagle zajeżdża wspaniała limuzyna, zatrzymuje się i wysiada z niej oficer niemiecki. Jeden z kloszar podchodzi do niego i zapytuje grzecznie, co to jest l'or nouveau, że chyba on potrafi mu to wytłumaczyć. Oficer uśmiechnął się zadowolony i powiada: to jest tak, gdy Niemcy wygrają tę wojnę, to będzie nowa Europa, a w niej nowy porządek. Teraz tylko ja jeżdżę takim samochodem, a wtedy wszyscy będą jeździć takimi samochodami. Zrozumiałeś? Śmieciarz kiwnął głową, podziękował i wrócił do towarzysza. No co, wytłumaczył ci? Aha, to jest tak, jak Niemcy wygrają tę wojnę,
to będzie nowa Europa, a w niej l'art nouveau. Teraz tylko my dwaj grzebiemy w pubelach, a wtedy będzie tutaj ogonek z 20 osób i wszyscy będą grzebać, pod warunkiem, że będą śmieci. Ciekawe, do jakiego stopnia nazizm zbiega się często z komunizmem. Nawet te same dowcipy można by opowiadać i tu, i tam. Ten ma coś z oszczęki.